W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Jest pasterzem moim i pasterz zmartwychwstanie. Cześć dzieciaki, ale się cieszę, że jesteście. Wiecie, dzisiaj jest taki specjalny dzień, wyjątkowy, zupełnie wyjątkowy. Wielka Sobota. Wiecie, że w Wielką Sobotę Już bym po prostu śpiewał najchętniej wszystkie piosenki, te najbardziej radosne. Już wiem, co się za chwilę stanie. I naprawdę już bym się najchętniej cieszył i tak podskakiwał nawet, czy coś. Bo dzisiaj to jest taki dzień przed zmartwychwstaniem. Naprawdę. No, i to jest taki dzień, kiedy już po Wielkim Piątku, po męce Pana Jezusa, wszyscy czekamy i patrzymy, co się wydarzy. Wyobraźcie sobie apostołów, Matkę Bożą, którzy zobaczyli to, że Pana Jezusa zabito. I widzą Jego ciało. I widzą, że jest składany do grobu. I co teraz? I wszyscy czekają. I my też dzisiaj czekamy. Tyle, że nasze serca już wiedzą, co się stanie. Bo się stanie zmartwychwstanie. Słuchajcie. Pamiętacie, jak zaczynaliśmy w środę popielcową nasze rekolekcje? Bo dzisiaj już je kończymy. Jak zaczynaliśmy, to wam mówiłem, że jestem owczarek w tych rekolekcjach. I chyba tak już zostanę. Ale jestem owczarek, bo chcę wyłączyć czarka i włączyć Pana Jezusa. Dzisiaj chcę wam powiedzieć tak naprawdę i dlaczego i jak to wszystko. No bo Pan Jezus umarł, prawda? No umarł. Wszyscy widzieli go takiego zmaltretowanego i złożonego do grobu. I w każdym z nas są takie rzeczy, które są naszą śmiercią. Są takie rzeczy, które są naszym grobem. Że na przykład jestem taki leniwy, że przez to po prostu umieram i nie żyję. Albo jestem do czegoś tak przywiązany, że nie żyję. Że jestem tak przywiązany do siebie, do tego, co myślę. I przez to nie żyję. Jeśli tam wpuścimy Pana Jezusa, to zobaczcie, co On robi ze śmiercią. Zobaczcie. O to chodzi. Jeśli tam wszędzie będzie Pan Jezus, to tam wszędzie będzie zmartwychwstanie, czyli życie. Dzieciaki, rekolekcje się kończą. Ale pamiętajcie słowa owczarka. Wpuszczajcie wszędzie Pana Jezusa. Bo tam, gdzie Go wpuścicie, we wszystkie miejsca takie ciemne w naszym sercu, tam będzie mogło się dokonać zmartwychwstanie, na które dzisiaj czekamy wszyscy. Wszyscy, wszystkie owce i wszyscy ludzie i wszyscy czekają na to, co się stanie. Pa!
Pan jest pasterzem naszym i On zmartwychwstanie. Dzięki, dzieciaki. Mam nadzieję, że się spotkamy, bo ja długo nie wytrzymam bez was. No, miejcie się najlepiej i pamiętajcie, Jezus zmartwychwstanie. Kochane dzieci, witajcie! W ostatnim dniu naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem, krok po kroku, z Maryją u boku. Zbliżamy się już do najważniejszego momentu. Nasze oczekiwanie już dobiega końca, już Pan Jezus za rogu wychodzi. Już jesteśmy blisko zmartwychwstania, które jest zwycięstwem, radością, piękną i wielką nadzieją dla nas, którzy też kiedyś zmartwychwstaniemy. Dzieci, przeżyjmy pięknie ten dzisiejszy dzień. Niech to będzie wyjątkowy dzień, tak jak wyjątkowe jest to, co Pan Bóg dla nas uczynił. My się dzisiaj żegnamy, ale przecież wiecie, że jeszcze się spotkamy. I tak naprawdę zacznijmy już powoli się cieszyć tą radością zmartwychwstania. I właśnie o tym jest dzisiejsza, ostatnia, na razie, rymowanka. Posłuchajcie. Cokolwiek się dziś nie stanie, moje serce już krzyczy, zmartwychwstanie. Maryjo, już możesz przestać szlochać. Zbliża się Bóg, który nas tak kocha. Chcę w te święta już na zawsze zapamiętać, że z Tobą, Jezu, wspólna droga to być każdego dnia i zawsze w ramionach Boga. Amen. I tymże, kochane dzieci, wierszem kończymy te wielkopostne rekolekcje, ale nasza wspólna droga z Panem Jezusem i z Maryją u boku się nie kończy. Pan Jezus was nie opuszcza, Pan Jezus i Maryja się z wami nie żegnają, oni są przy Tobie każdego dnia, w każdej chwili. A ja się z wami na razie żegnam i zobaczymy, kiedy się zobaczymy. Mam nadzieję, że szybko. Dziękuję wam za ten wspólny czas i do zobaczenia przy następnej okazji. Żegna was Pan Rymowanka. Pa, pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, idziemy dalej, ale idziemy dzisiaj po raz ostatni dalej na tej naszej drodze ku świętom Zmartwychwstania Pańskiego. Mijamy dzień wczorajszy, mijamy piątek, w który oczywiście była Droga Krzyżowa, ale który też był wspomnieniem tej najważniejszej drogi Pana Jezusa, bo to był Wielki Piątek. Dzisiaj stajemy na Wielkiej Sobocie. Stajemy w dniu, w którym cały Kościół wstrzymuje oddech. W dniu, w którym, zobaczcie, już mamy odkryty krzyż, który odkryliśmy wczoraj w ramach liturgii wielkopiątkowej. I cały Kościół wstrzymuje oddech i cały Kościół spogląda, i zapraszamy was do tego, żebyście też w swoich sercach spojrzeli na tę jedyną osobę, która od momentu śmierci Pana Jezusa do momentu Jego zmartwychwstania niosła cały Kościół w swoim sercu, która nigdy nie zwątpiła i która utrzymała swoją wiarę, utrzymała, tak jak mówię, cały Kościół, czyli na Maryję. Czyli na Maryję, która, gdy Pana Jezusa zdjęto z krzyża wczoraj w piątek, wzięła ciało Pana Jezusa umęczonego i zabitego na krzyżu w swoje ramiona i tak go trzymała.
spójrzcie na tą Maryję. Też możecie tą tajemnicę dzisiaj rozważać, jeśli macie taką możliwość, w koronce boleści Maryi, o których już kiedyś Wam mówiliśmy, 7 boleści Maryi. 6 boleść to jest właśnie złożenie ciała Jezusa w ręce Maryi. To jest właśnie ten moment, to jest sobota, cały dzisiejszy dzień. Rozważanie tej boleści. Taka cisza. I grób pański, moi drodzy, który też możecie sobie dzisiaj już przygotować. Zrobić go z kartonu, owinąć go papierem szarym, też pogniecionym, tak jak te kamienie robiliśmy. Koniecznie pamiętamy o tym, że dzisiaj jeszcze jest on przysłonięty. Tak, że dzisiaj do późnych godzin, kiedy w nocy wydarzy się cud zmartwychwstania, ten grób jest przysłonięty. Fajnie sobie zrobić, rzeczywiście zobaczcie ten kamień, tak jak jest często pokazywany na zdjęciach, na obrazach, że jest to kamień okrągły. Może jakaś na przykład pokrywka, czy wieczko od czegoś, albo sami z jakiejś tektury, czy styropianu wytniecie koło i okleicie to papierem wcześniej pogniecionym, który będzie nam pokazywał, że ten grób pański jest przytłoczony kamieniem, tak? Kamieniem, którego potem też pilnowali straże, prawda? No właśnie, i skoro jesteśmy tak naprawdę w przededniu Święta Zmartwychwstania i domyślamy się z ciocią, że w waszych domach pewnie bardzo dużo się dzieje, mam nadzieję, że już jesteście po sprzątaniu swoich pokoi i pomagacie ewentualnie rodzicom z ostatnimi jakimiś tam porządkami albo z ostatnim przygotowaniem czegoś, no bo przecież skoro jutro są święta, to nie będziecie jutro gotować, prawda? No, mam nadzieję, że nie. Także ten ostatni czas takich różnych domowych obowiązków na pewno ważny, ale z drugiej strony bardzo, bardzo chcemy was razem z ciocią zaprosić do tego, żeby tę noc, która jest przed nami, noc zmartwychwstania, starać się przeżyć wyjątkowo. Żeby ją przeżyć naprawdę tak rodzinnie, wspólnotowo, żeby ją przeżyć w bliskości Pana Jezusa, w takiej wybuchającej z naszego serca radości, radości z tego, że Pan Jezus co prawda umarł za nasze grzechy, ale zmartwychwstał i otworzył dla nas niebo, otworzył dla nas nową kartę, nową nadzieję. W związku z tym, kochani, ostatnia karta modlitwa. No i skoro dzisiaj pamiętamy o Maryi i razem z Maryją staramy się pomagać jej nieść nasz Kościół, to myśl i modlitwa na dzisiaj jest taka. Oddaj w ręce Maryi to, co dla Ciebie najtrudniejsze, co najbardziej Cię boli czy smuci. Dlaczego ta myśl na sam koniec? Pomyśleliśmy sobie z ciocią, że skoro Maryja jest tą naszą matką, do której możemy przyjść z każdą naszą troską, która nigdy nie traci wiary, to jest też ta matka, która pomoże nam poradzić sobie z każdym smutkiem, który nosimy w sercu. A myślimy sobie też, że warto, żebyście dzisiaj sobie z tymi smutkami poradzili, żebyście dzisiaj zostawili cokolwiek was smuci. Nie wiem, ktoś sobie pomyśli, kurczę, nie tak przebiegł ten Wielki Post, jak chciałem. Albo nie tak wyglądały przygotowania do świąt wielkanocnych. Albo coś innego było nie tak, tak? Może jakieś trudne sytuacje się wydarzyły w ostatnim czasie. Bo tak bywa w naszych życiach. To chcemy, żebyście spróbowali przeżyć te święta naprawdę przepięknie. I poproście Maryję o to, żeby to było możliwe. Żeby te wszystkie smutki zabrała. Żebyśmy mogli zobaczyć odsłonięty kamień. Żebyśmy mogli jutro rano obudzić się i zobaczyć, jeśli możecie, odsłonięty kamień. Pamiętacie?
odsłonięty kamień i biała szata, którą był owinięty Pan Jezus. Także jeśli chcecie, możecie sobie tutaj te nasze ulubione chorągiewki, które już mówią nam o Alleluja i o Zmartwychwstaniu, dzisiaj w nocy przymocować, tak żeby jutro rano można było świętować. Kochani, w ten sposób nasza droga dobiegła końca. Nasza droga wielkopostnego oczekiwania, wielkopostnego wyrzeczenia, trudu. I też radości małych, też tych wszystkich małych radości, które po drodze spotykaliśmy. Bardzo Wam dziękujemy za to, że nam towarzyszyliście na tej drodze. Cieszymy się, że my mogliśmy Wam też towarzyszyć. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które nam pomogły w zbudowaniu tej planszy. Wszystkim Weronikom i Szymonom. No i kochani, od jutra cieszmy się, świętujmy i radujmy, bo naprawdę, jak w sercu patrzę swoim na tę całą historię zbawienia, to ten czas, dla mnie przynajmniej, jest tym czasem najbardziej wyjątkowym i najpiękniejszym, i najradośniejszym. I życzymy Wam tej radości, prawdziwej radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dobrej nocy, kochani, dobrego przejścia, dobrej Paschy. Jak to będzie po hiszpańsku? Buena noche? Chyba nie. Wujek się nie douczył, był tylko miesiąc, za mało, wraca. A my idziemy dalej. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.